Międzypokoleniowo uczczono w Lubinie 78. rocznicę. Pod tablicą pamięci pojawili się zarówno kombatanci, młodzież i dzieci. Kolejna rocznica Polskiego Państwa Podziemnego, państwa, które było na pewno ewenementem w skali europejskiej, ale nie światowej. My również chcemy to uczcić, zwłaszcza, że garnie się do tego, jak pani widzi, młodzież i to jest naprawdę cenne, szlachetne, że coraz właśnie więcej młodzieży w tych uroczystościach bierze udział. O oprawę artystyczną uroczystości zadbali uczniowie lubińskich szkół. Następnie złożono kwiaty, aby oddać cześć bohaterom. Jest to lekcja historii dla mieszkańców. Widzimy tutaj młodzież, widzimy maluchów. Sądzę, że trzeba takie uroczystości świętować. Jest to naprawdę znaczący dzień. Przedstawiciele kombatantów w Lubinie nie kryli radości z obecności młodzieży. Młodzież powinna zawsze uczestniczyć, bo to jest przyszłość naszego narodu i dzieci powinny przychodzić tutaj. Tajna struktura, którym było Polskie Państwo Podziemne, przyczyniła się do walki o niepodległość kraju podczas II wojny światowej.